dzisiaj przychodzę do Was z tym oto śmiesznym jajem. To jest szczoteczka soniczna do czyszczenia twarzy marki Foreo. Ja z niej korzystam już od prawie 2 miesięcy, także co nieco mam już na jej temat do powiedzenia. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy jest warta swojej ceny, czy faktycznie działa, zostańcie ze mną. Jeśli oglądaliście mój film o pielęgnacji skóry twarzy, to wiecie, że ja już od 4 lat korzystam z sonicznej szczotki Clarisonic i jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolona. Ale na rynku jakiś czas temu pojawiła się nowa szczoteczka soniczna i to jest właśnie szczoteczka od Foreo. Ja akurat mam wersję tę najnowszą, czyli szczoteczkę Luna 2, bo była jeszcze jedynka. To jest ulepszona wersja. Ta szczotka jest trochę większa od swojej poprzedniczki i też tutaj ma więcej tych wypustek. I szczerze powiem, że mam wrażenie, że Skandynawowie, bo to jest szwedzka produkcja, przyjrzeli się bardzo dokładnie Clarisonicowi i w tym modelu wyeliminowali wszystko to, co w Clarisoniku może denerwować i stworzyli naprawdę rewelacyjną szczotkę. I to, co robi, to po prostu oczyszcza twarz bardzo, bardzo dokładnie z pozostałości makijażu i według producenta też usuwa 99,5% całego brudu i całych zanieczyszczeń, które w trakcie dnia nam się zbierają. I tego powinniśmy używać 2 razy dziennie. Nie ukrywam, że ja swojej szczoteczki Clarisonic używałam raz dziennie, ze względu na to, że ona dosyć mocno chlapie, więc ją najwygodniej używa się pod prysznicem, bo przy umywalce po prostu potem jest zachlapane całe lustro i wszystko dookoła, więc jednak nie korzystałam z niej 2 razy dziennie. Ale tak jak powiedziałam, to według mnie jest ulepszona wersja Clarisonica i odkąd mam tę szczotkę, myję twarz 2 razy dziennie, bo wcześniej tylko przecierałam płynem micelarnym rano i to było tyle, a teraz faktycznie dogłębnie oczyszczam skórę i wieczorem, i rano. I szczotka Foreo to jest szczotka silikonowa, z medycznego silikonu, w pełni bezpiecznego dla naszej twarzy. Szczerze mówiąc, na początku jak to wyjęłam i zmacałam i obejrzałam ze wszystkich stron, było to takie dziwne, bo jednak taka zwykła szczotka to jest coś, co znamy i wiemy, jak będzie działać, jak będzie naszej skórze odczuwany. A to wydawało mi się takie trochę dziwne i nie byłam przekonana, czy to faktycznie będzie twarz myło. I powiem Wam, że tak 3 dni zajęło mi przyzwyczajenie się zarówno do tego kształtu, jak i właśnie do tej tekstury, tej szczotki. I po dłuższym użytkowaniu naprawdę doceniłam ten kształt, który jest mega wygodny w użytkowaniu, a to dlatego, że naprawdę bardzo łatwo jest dotrzeć wszędzie na twarzy, do każdego zakamarku. To w ogóle jest bardzo delikatne dla skóry, także bardzo, bardzo przyjemna rzecz. I kolejna przewaga tej szczotki nad Clarisonicem jest taka, że ma jeszcze dodatkową funkcję, a jest to funkcja anti-aging, bo ona tutaj ma drugą stronę. Tu ma te wypustki do czyszczenia, a tu ma stronę anti-aging, która jest używana wtedy, kiedy nakładacie kremy i możecie te kremy jeszcze dogłębniej wklepać dzięki niej, robicie masaż twarzy, więc też jest to zapobieganie zmarszczkom. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz. W dodatku ta szczotka w całości usuwa z Waszej twarzy martwy naskórek, a dzięki temu wszystko to, co nałożycie potem na twarz, każde serum, każdy krem, po oczyszczeniu twarzy tą szczotką wchłania się dużo lepiej i też może dużo lepiej działać, przez to, że faktycznie skóra jest rewelacyjnie przygotowana do przyjęcia wszelkiego rodzaju kremów i właśnie serum. Ponadto producent obiecuje też, że ta szczotka zmniejsza pory i eliminuje wszelkiego rodzaju przebarwienia. Tego akurat nie zauważyłam u siebie, ale to dlatego, że pory mam dosyć małe i przebarwień nie mam żadnych póki co, więc tutaj nie jestem w stanie Wam potwierdzić, czy to faktycznie jest prawda. I kolejna przewaga nad Clarisonicem jest taka, że ta szczotka po prostu gromadzi dużo mniej bakterii na sobie, więc też dużo łatwiej jest ją utrzymać w czystości. I też dla mnie kwestią bardzo, bardzo ważną jest to, że tak naprawdę, mimo że jest to drogi produkt, to ta kwota, którą płacimy
płacimy za kupienie tego, to jest kwota jednorazowa, już niczego więcej nie musimy tutaj kupować. A niestety w Clarisoniku jest tak, że szczoteczki trzeba wymieniać co 3 miesiące. Każda szczotka kosztuje kupę kasy, bo zdaje się dwupak kosztuje 100 zł, albo nawet pojedyncza kosztuje 100 zł, więc jest to ciągle jakiś tam koszt. A tutaj mamy po prostu Foreo, które myjemy i niczego nie musimy wymieniać, więc to jest dla mnie naprawdę super, jest to oszczędność pieniędzy, także no to jest ogromna przewaga. I kolejna ulepszona rzecz to jest żywotność baterii, dlatego że to cacko ładujemy przy użytkowaniu 2 razy dziennie, codziennie, ładujemy co 7 miesięcy, także tak naprawdę 2 razy do roku maksymalnie. Także naprawdę super. Ponadto, tak jak zresztą też Clarisonic, jest to rzecz wodoodporna, więc też można tego używać pod prysznicem. I to, co bardzo, ale to bardzo mi się podoba i co też jest kolejną przewagą tego urządzenia, to to, że to można fajnie postawić na półce. Bardzo ładnie to wygląda i nie dotyka tam nigdzie, nie wala się, a jednak Clarisonic to jest duża, dosyć ciężka szczotka, bo ja mam też tę największą wersję. No i trzymanie tego pod prysznicem nie jest do końca wygodne, a to naprawdę fajnie można postawić i tak jak mówię, wręcz jest to dekoracja, bo wygląda tak bardzo futurystycznie i ciekawie i ładnie. I ja tej szczotki używałam też z płynami marki Foreo, bo oni tam sprzedają właśnie takie płyny na dzień i na noc. Niestety są to dosyć drogie rzeczy, ale bardzo przyjemnie mi się z tego korzystało, naprawdę szczególnie z tego. To jest nadziej i to jest taki jogurtowy płyn, naprawdę super się to sprawdza na skórze i bardzo, bardzo przyjemnie pachnie, więc rano jest to, no naprawdę sama przyjemność korzystać z tego. To mi się trochę mniej podobało, to jest płyn na noc i to jest płyn składający się z pyłu meteorytowego. Trochę gorzej mi się z tego korzystało, dlatego że konsystencja tego jest taka mało wydajna i też ma tutaj takie grudki czarne, więc tak nie do końca. Jeżeli miałabym polecić któryś z tych płynów, to na pewno ten. I też jest to dosyć wydajne, bo tak jak widzicie, zużyłam 1/3, a tak jak mówię, używam tego od 2 miesięcy, więc naprawdę nie jest to rzecz tania, ale wydajna, więc tak naprawdę może się to opłacać. I jak to, słuchajcie, działa? Ta szczotka jest włączana tutaj i ona odlicza nam czas mycia twarzy. Mycie twarzy trwa minutę. I tak, myjemy czoło przez kilkanaście sekund. Ta szczotka, tak jak powiedziałam, odlicza nam czas, więc jak już ten czas minie na przeznaczoną partię, to ona zaczyna tak delikatnie wibrować i wiemy, że już należy przejść dalej. Potem przechodzimy na brodę, znowu szczoteczka pika na policzek jeden i na policzek drugi. I tutaj też w zależności od naszych potrzeb możemy wybrać intensywność tych drgań, bo może to być takie super delikatne, a może też być troszkę bardziej intensywne, więc to też jest rewelacyjne. I tę szczotkę też możemy bardzo dobrze dostosować do potrzeb naszej skóry, dlatego że ona występuje w różnych wersjach. Ja mam tę swoją wersję dla skóry normalnej, ale jest też dla skóry tłustej, mieszanej. Jest też wersja czarna dla mężczyzn. I to, co też mi się bardzo podoba, to jest to, że mamy tutaj 2-letnią gwarancję i mamy też 10-letnią gwarancję jakości, co oznacza, że gdyby to nam się zepsuło, mamy prawo do kupienia nowego urządzenia 50% taniej, więc uważam, że jest to bardzo, bardzo przyjemny pomysł tej marki. Także tak, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem szczotki sonicznej do mycia twarzy i nie wiecie, czy kupić Clarisonica czy Foreo, ja bardzo polecam Wam Foreo. Na pewno jest to też świetny pomysł na prezent. Teraz zbliżają się święta, więc jak najbardziej też jakiś typu prezent zrzutkowy. Na pewno każda Pani się ucieszy. I to możecie kupić w 2 miejscach, bo one, te szczotki są dostępne zarówno w Douglasie, jak i na stronie Foreo, także w tych 2 miejscach. No ja jedyne co, to niestety tylko przez to, że jestem tak zachwycona obecnie tą szczotką, nie wiem co zrobić z moim Clarisonicem, bo akurat kupiłam 2 nowe szczotki do niej i
w ogóle nie mam ochoty do niego wracać, mimo że był naprawdę super, ale to według mnie jest Clarisonic wersja mega super lepsza. Dajcie znać, czy wy korzystacie z tego typu szczotek, albo czy chcecie taką szczotkę kupić. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.